Takie rozważania mam od kilku dni. Myślę, że powinno się to gdzieś tam nagrać i że poszło w eter. Szczególnie w sobotę, przed sobotą, żebyśmy mieli obraz tego, co Bóg od nas oczekuje. I wskazuje dla mnie osobiście jasno, to jest moje rozeznanie, ale jasno pokazuje to przez Słowo Boże, w którym w tym tygodniu się mocno poruszał między wami. Ale mam wrażenie, że główną myślą przewodnią, którą Bóg pokazuje również przez to, co się dzieje, przez jego powiew w Kentucky, w Stanach Zjednoczonych. I tak drugi tydzień mnie Bóg męczy tym, więc myślę, że te parę słów dacie radę jakoś przecierpieć. Wierzę, że to będzie błogosławieństwo dla was. Dla mnie jest osobiście i chcę się tym podzielić. Dla każdego, kto chce zmiany w swoim życiu i każdy, kto chce wejść ostatecznie do Królestwa Niebieskiego. Podstawą tego, co Bóg mówi, mówi o tym, co jest zapisane w Księdze Izajasza. Księdze Izajasza. Wersetach, które są jakby przewodnimi od samego początku we wspólnocie Ducha Bożego. Czyli rozdział Izajasza 61 od wersetu 1, który mówi tak: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż to Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Oczywiście chodzi o ubogich duchu. I posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. I potem jest dalej, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga oraz abym pocieszał wszystkich zasmuconych. I abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wstawieniu i tak dalej. Ale sednem tego, co Bóg dla mnie osobiście przez to, co się dzieje również w Stanach Zjednoczonych, mówi, pokazuje, jak ważną rzeczą dla Boga, w zasadzie chyba niezbędną, która w obecnym czasie straciła już mocno w charakterze swoim zdewaluowała się, to jest to, co Izajasz mówi z natchnienia Ducha Świętego, że Bóg posłał swoją dobrą nowinę i posłał swojego Syna i posłał Ewangelię i posłał Boga jako przez Ducha Świętego na świat, aby opatrzył tych, których serca są skruszone. No i tutaj zaczyna się dopiero jazda, dlatego że Bóg tak naprawdę porusza się w niesamowity sposób w tej chwili poprzez łamanie, kruszenie ludzkich serc, ludzkich zasad, ułożonych sobie własnych jakichś ideologii, myśleń, denominacji. Dlatego jest taki duży atak również na to, co ten powiew Ducha Świętego tam, ponieważ zasadniczo tam się dzieją rzeczy, które są absolutnie, kompletnie wyjęte z rzeczywistości, która jest obecnie w kościołach chrześcijańskich. Czyli są tam ludzie bez twarzy, bez imienia, którzy posługują jako prorocy, jako apostołowie. Widać, jak tam po prostu służba pięcioraka się pojawiła przez Ducha Świętego wysiana. Wśród tych młodych ludzi, wśród ludzi, którzy również są starszymi, ale byli już przygotowani do tego, bo są to ludzie bez twarzy, bez imienia, tak jak mówili wcześniej prorocy. Dlaczego? Dlatego, że Psalm 51, werset 19 mówi tak. To Bóg w tym tygodniu się poruszał tym słowem. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Kto tak napisał? No nikt inny, jak tylko Dawid. Dawid, który
tak naprawdę jest człowiekiem, był, przepraszam, człowiekiem oraz był kimś, kto, kogo Bóg nazywał, że on ma Boże serce w sobie. Teraz pytanie brzmi podstawowe. Czy Dawid się mylił? Czy odnosi się to tylko i wyłącznie do jego momentu w jego życiu? Z mojego punktu widzenia, z tego co ja odbieram w Duchu Świętym, raczej nie. Nie wydaje mi się. Ale jednak Dawid mówi coś, co Bóg, poruszając się przez Słowo Boże, w Psalmie 51, wersecie 19 mówi: ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Czyli znowu mamy to samo słowo. Sprawdziłem, oznacza w Izajasza i tutaj zasadniczo to samo. Czyli ukorzenie się, pokuta, uniżenie. Zrozumienie, że nie wszystko mam i nie wszystko rozumiem i nie moja pozycja społeczna oraz wiedza nie powinna kierować mną. I czytamy dalej: sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, to jest najważniejsze sedno, przejęty własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. A w drugim psalmie, który Duch Święty w tym tygodniu poruszał się, mówi Psalm 34, werset 19 tak: Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, wybawia skruszonych na duchu. I tutaj zaczyna się dopiero przygoda z Bogiem. Przygoda w czasach obecnych. Bo to są słowa, które w wersecie 51, przepraszam, w psalmie 51, Bóg w wersecie 19 przez niego mówi, przez Dawida, człowieka, który całym swoim sercem kochał Pana Boga, kochał Boga Jahwe, naprawdę, to było widać w jego życiu, w jego słowach, w jego zachowaniu, nie tylko zewnętrznym, ale głównie wewnętrznym. I co jest najważniejsze, bezgranicznie mu ufał Bogu. Wiedział, że Bóg, który jest Jahwe Rafa, który jest jego lekarzem, on tylko może go uzdrowić i uleczyć. Lecz nawet w życiu tego wiernego męża Bożego zdarzył się poważny upadek, z którego bardzo trudno było się podźwignąć. Miał jednak świadomość, że odpowiedni stan serca może ponownie przywrócić go do społeczności z Bogiem Ojcem. I tym właśnie stanem, który opisuje, jest stan skruszonego serca. Skruszone serce to serce, które jest przepełnione żalem za wyrządzone zło, za popełnione grzechy. Jest to serce po prostu pokorne, pełne pokuty i uniżenia przed Bogiem Jahwe. Również kiedy trzeba, to przed człowiekiem, który ma jakiś autorytet, kiedy się go oczerniało lub go się atakowało niesłusznie. To również jest świadomość swojej niedoskonałości i braku możliwości oczyszczenia samego siebie. I teraz możemy powiedzieć, że skruszyć to dla mnie osobiście można nazwać to rozbić na drobne części. Bóg mówił w tamtym tygodniu: czyż moje słowo, pamiętajmy, że Bóg jest słowem, nie jest jak ogień i jak młot, który kruszy skały? Czy Słowo Boże może skruszyć zatwardziałość Twojego serca? Być może dlatego w znaczeniu poczucia winy mówimy o skruszonym sercu. Bo szczery żal za grzech sprawia, że człowiek czuje się wewnętrznie rozbity. I tak naprawdę trudno jest mu poradzić sobie samemu z takim stanem ducha. Nie jest w stanie się pozbierać, w cudzysłowie, ze swojego serca w jedną całość. Potrzebuje tak naprawdę pomocy. I
W życiu zdarzają się upadki różnego rodzaju, większe, mniejsze. A grzech Dawida był, można powiedzieć, no ciężki. Są jednak codzienne, drobne przewinienia. Kiedy nie zawsze poczujemy się wewnętrznie rozbici jakimś doświadczeniem. Kiedy analizujemy słowa Psalmu 51 całego, w zasadzie można w większości, może od 1 do 7, wyraźnie możemy zauważyć stan serca psalmisty. Tutaj mamy Dawida. Czytamy tak. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Zobaczcie, nie wstydzi się. Nie wstydzi się Dawid tego. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim. Czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i z grzechu poczęła mnie matka moja. Zobaczcie, psalmista Dawid, król Izraela. W historii Izraela najbardziej wspominany. Największa świetność. Nie ustrzegł się również od cielesności, od duszewności. Z tego powstał grzech, z tego zrodziła się śmierć. Ale psalmista woła do Boga Ojca, oczyś mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Głębokie poczucie winy Dawida sprawiło, że Dawid nie był w stanie poradzić sobie z tym sam. Szukał pocieszenia i miłosierdzia u naszego dobrego, kochanego Abba Ojca. Taki stan jest miłą ofiarą w oczach Bożych, czytamy w Słowie Bożym. Ponieważ uczucia wypływały z głębi samego serca Dawida. Nie było to powierzchowne. Nie były to tylko słowa, ale płynęło to z głębi jego serca. I czasem zdarza się, że ludzie za swoje przewinienia czy przestępstwa są karani. Kierowcy na przykład po wykroczeniu drogowym patrzą w oczy policjanta, a przestępcy stają przed sądami. W obu tych przypadkach dość często na twarzy widoczna jest skrucha. Lecz czy zawsze jest to odzwierciedleniem prawdziwego stanu serca człowieka? Pan Bóg jednak czyta nasze serca. Tak, czyta. On dokładnie wszystko wie, co się dzieje w sercach. I wie, kiedy to uczucie jest prawdziwe. Wie, kiedy naprawdę, naprawdę z głębi serca skruszonego prosimy Boga o przebaczenie. Przychodzimy w pokucie i prosimy, aby Bóg oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Czy dzieje się to w tej chwili na świecie? A jeśli tak, to w jakiej ilości? Czy to, co się dzieje w Kentucky, jest dla nas jakimkolwiek drogowskazem? Czy w dalszym ciągu mamy zatwardziałe serca i uważamy, że wszystko wiemy najlepiej? Czy pycha... O, może nie zacznie. Jeszcze tutaj na ten temat nie będziemy mówić. Za chwilę. Czy Ukraina, na której terenie działy się i dzieją w dalszym ciągu przeróżne, najgorsze w społeczeństwie rzeczy, jak aborcje w zatrważającej sytuacji, jak surogatki, które rodzą dzieci pedofilom, homoseksualistom, parom homoseksualnym, bogatym i tak dalej, i tak dalej. Handel narządami ludzkimi, handel ciałami ludzkimi,
z tymi narzędziami. Czy to wszystko ma jakikolwiek przebłaganie? Ale nie szukajmy tego dalej. Spójrzmy na nasz kraj, na Niemcy, spójrzmy na inne kraje. Czy tam ktokolwiek prosi Boga o przebaczenie za to wszystko, co się dzieje na terenie ich ziemi? Czy kiedy napadła Rosja na Ukrainę, czy Ukraina pokutowała, czy tylko mówi: Boże, spraw? Jak wielu z tych mężów Bożych, kobiet Bożych, którzy są na Ukrainie, jak wielu z nich mówiło w zasadzie jedną rzecz: Bóg przed nami to zakrył. Nie wiedzieliśmy, że będzie napad na Ukrainę. To są słowa, które ja czytałem wielokrotnie, które opisywali ludzie na Ukrainie, znani jako, powiedzmy, jacyś tam bardziej znani chrześcijanie, też nie wiem, rabini, prorocy. A jednak Bóg zakrył to przed nimi. Dlaczego? Dla mnie odpowiedź jest tylko jedna. Idźmy dalej. Nie zwalnia to Polski również z tego. Nie mamy stać i pokazywać palcem na Ukrainę. Mamy spojrzeć na siebie. Na każdy z siebie jest osobna. Bóg o czymś teraz mówi. Bóg mówi przez tych młodych ludzi. Przez to poruszenie Ducha Świętego w Kentucky. Bóg coś chce pokazać, ale czy my jesteśmy w stanie zatwardziałym swoim sercu zrozumieć, co Bóg do nas mówi? Czy będziemy jak Piotr, który usłyszał od Ducha Świętego: idź do domu Korneliusza? Piotr, który można by nazwać go w tamtych czasach Żydem mesjanistycznym, ale jednak Żydem, i słyszy: idź do domu poganina. I co się dzieje? I Piotr mówi: ale jak to? Ja mam iść do domu poganina? To jest wbrew wszelkim zasadom, które znam, które ja duszewnie z dziedzictwa również mam w swoim życiu. A jednak ostatecznie to robi, ponieważ Duch Święty mówi do niego: idź i to zrób. Wbrew wszelkiej tradycji judaistycznej, w której jeszcze gdzieś w jakiś sposób Piotr był nieprzemieniony. Bóg nie mógł wlać nowego wina, bo stary bukłak jeszcze był w nim. Mimo że Piotr był napełniony Duchem Świętym. I dzięki temu, że był napełniony Duchem Świętym, w końcu był posłuszny też jemu i zrobił coś, co było wbrew wszelkim zasadom obecnym, w których żył. I przyniosło to owoc. Chwałę dla Ojca. Prorok Joel napisał w 2 rozdziale, w wersecie 13: rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana swego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, i nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Cudowny opis przez proroka Joela, jaki jest Bóg. Łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. I sedno: rozdzierajcie swoje serca, a nie szaty. Taki nieszczery żal za popełnione winy można okazać jedynie ludziom. Pokazać na pokaz. Rozedrzeć swoje szaty przed tymi, którzy widzą nasze twarze, nasze zachowanie. Jednak Pan Twój Bóg, Jahwe, który Ciebie stworzył na swoje podobieństwo, jak mówi Księga Boża, jedna z pierwszych, które tam jest, cudownych księg Starego Przymierza. Pan mówi do Ciebie, który Cię stworzył na swoje podobieństwo, oczekuje od swoich dzieci, aby rozdarli, skruszyli swoje serca. Pokutowali, wtedy będzie to miłą ofiarą w Jego oczach. I wtedy Bóg będzie mógł ich uzdrowić i uleczyć. Pan Twój Bóg
będzie wtedy blisko tych, którzy szczerze żałują swego złego postępowania i sprawi, że staną pokrzepieni na duchu. A pisze o tym kto nie inny, jak tylko prorok Izajasz. 57 rozdział, werset 15. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest Święty, Kadosz. Króluje na wszystkim, na wysokim i świętym miejscu. Lecz jestem też z tymi, mówi Pan, którzy są skruszeni i pokorni duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Potrzebujesz pokrzepienia? Potrzebujesz ożywienia ducha? Bóg przez Izajasza właśnie podaje receptę na to. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy w 24 rozdziale 16 wersecie: Bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie. I teraz pytanie. Jakie elementy charakteru powinniśmy posiadać, aby móc liczyć na pomoc Boga Jahwe w naszych upadkach? Dla mnie osobiście są 3. Po pierwsze sumienie. Pewnie jest więcej. Ale po pierwsze sumienie, czyli czułe, wrażliwe. Sumienie kierowane prawem Bożym, szacunek dla słowa Boga jako Boga i Bożych wskazówek. Król Dawid posiadał takie właśnie sumienie. Dlatego został nazwany mężem według Bożego serca. I wspominał o tym nawet apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale w wersecie 22. Kiedy czytamy opisy życia królów judzkich, to zauważamy, że ich postępowanie porównywalne jest do życia i postępowania Dawida, o którym czytamy, że szukał dróg Boga swoich ojców. Wow! On zawsze starał się postępować zgodnie z wolą Bożą. W pokorze serca przyjął napomnienie proroka Natana, kiedy zgrzeszył. Zupełnie inną reakcję na napominanie prorockie możemy zauważyć w postępowaniu króla Asy na przykład. Król ten oczywiście też początkowo postępował zgodnie z Bożą wolą. Jego gorliwość nawet sprawiała, że zniszczył kult bałwochwalczy w Judzie. A także nawet pozbawił godności królewskiej swoją matkę za takie właśnie praktyki bałwochwalcze. Jednak pod koniec swego życia zamiast ku Bogu po pomoc zwrócił się do króla aramejskiego. I za ten czyn właśnie spotkała go Nagana, proroka, w tym przypadku Hananiego. I ta nagana, na tą naganę prorok Asa odrzucił. I to jeszcze z wściekłością. Dlatego, że był tak pyszny już i tak dumny i tak pewny, że jest nieomylny, że to go zgubiło. Jego serce nie odczuwało skruchy. I od tamtego czasu nie poszukiwał już dróg pańskich. Wydawało mu się tylko, że poszukuje. A opis tego wydarzenia zachęcam do przeczytania druga Księga Kronik, 16 rozdział od wersetu 1 do 14. Druga rzecz, na którą Bóg zwraca uwagę, to jest pokora. Co to znaczy? Czyli przyznanie się do grzechu przed samym sobą oraz tak naprawdę szczery żal w sercu. Szczery. Nie przed ludźmi, ale przed Bogiem. To jest bardzo głęboki temat, nie chcę się na ten temat rozważać. Wierzę, że każdy z Was Ducha Świętego dostanie to tak, w jaki sposób ma to robić, naprawdę. Ponieważ król Dawid był świadomy swego grzechu. Zdawał sobie z niego sprawę, jak jest on ciężki. Do tego stopnia skruszył swoje serce, że wyjawił swój grzech przed ludem nawet. Napisał psalm, który śpiewany był przez chór, o czym świadczy pierwszy wiersz psalmu 51. Dawid czuł się odpowiedzialny za naród, że jest jego pasterzem. Jego pokorę, a zarazem troskę widać w tym, że jako władca przyznał się publicznie do grzechu.
i tak naprawdę wystawił siebie jako przykład ku nauce, której w tej chwili, do tej pory się uczymy przez Słowo Boże. I trzecia rzecz, która jest istotna, to jest postawa w czasie doświadczeń. Król Dawid w pokorze przyjął wyrok za swój grzech. Przyznał, że sąd Boży jest sprawiedliwy. I taka postawa serca sprawiła, że Dawid okazał się godnym otrzymania pomocy ze strony Boga Jahwe Rafa, który leczy, jest lekarzem i podźwiga z upadku, kiedy przychodzimy w pokorze. I usuwamy w ten sposób pychę. No i teraz mamy dwie rzeczy. Mamy pychę i pokorę. Coś, co w tej chwili walczy na całym świecie. Czyli jeśli zgodzimy się, że Słowo Boże, Biblia, jest księgą żywą i zgodzimy się z tym, że Bóg przez apostoła Jana mówi o tym, że Bóg jest Słowem. Więc Biblia to nie jest jakaś książka, tylko jest to żywa księga, w której jest zapisane Słowo Boga, czyli Bóg. I ono do nas mówi. Ponieważ opisuje życie i postępowanie ludzi z ich zlotami i z upadkami. Dla nas. W XXI wieku, przed przyjściem Mesjasza, który jest rychły, ważną lekcją z tych postaw jest to, że najczęściej największe upadki zdarzało się tylko wtedy, kiedy mężowie Boży zapominali o Bogu, a w ich sercach pojawiało się uczucie czego? Pychy. W obecnym czasie mamy do czynienia z tak zwaną pychą wiedzy. Duch Boży objawia to tym, którzy mają rozpoznanie w duchach nieczystych, którzy mają dar rozpoznawania duchów. Pojawiło się bardzo sprytne, bardzo, bardzo, bardzo niewidoczny duch, który nazywa się pycha wiedzy. Szczególnie narażeni są na nią osoby, które są mądre, które mają przenikliwy umysł, które są bardzo inteligentne i szukające. Jeśli nie ma pokory i uniżenia, jeśli nie pokutuje ten człowiek, jeśli nie bada swojego serca, może go to zaatakować. A pycha jest wielkim olbrzymem, z którym nie wszyscy potrafią sobie poradzić. Jedni wyrwali się z jej mocy i trwali przy Panu, a inni do końca życia tracili społeczność z Bogiem. I o tym czytamy na kartach Biblii. I to właśnie uczucie sprawiało, że król Dawid poczuł się wielki sam w swoich oczach, i zapragnął cudzej żony po prostu. A także popełnił inny grzech, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy, to jest kazał policzyć naród, co nawet w oczach jego dowódcy, Joaba, było rzeczą ohydną. Pierwsza kronik, przepraszam, 21:6. Jednak te doświadczenia uczyły Dawida pokory i szacunku do Bożych wyroków. A jego serce zawsze odczuwało szczerą skruchę i żal za grzechy. Jednak nie wszystkim Bożym ludziom napomnienie wychodziło ku dobremu. A właściwy stan serca sprawiał im upadek, ich upadek. Niewłaściwy stan serca sprawiał tak naprawdę ich upadek. Bo przychodziło napomnienie, ale był niewłaściwy stan serca. I to doprowadzało do upadku. Dlatego Chrystus przez Słowo Boże Izajasza 61 mówi, że on skruszonych przyszedł uzdrowić. Skruszonych w sercu. I możemy tutaj z historii biblijnej, takie z głowy mogę podać, króla Saula, króla właśnie Asę, który wspomniany już był, Joasza czy Uzjasza. Każdy z nas ma świadomość, jak wiele zawdzięczamy naszemu
Ojcu Niebiańskiemu. I w jeden tylko sposób i niewielkim wymiarze jesteśmy w stanie się odwdzięczyć. Możemy uczynić to przez ofiarowanie po prostu naszego życia. Jedną z tych przyjemnych ofiar będzie nasze skruszone serce. Ktoś może zapytać, czy powinniśmy odczuwać skruchę, skoro nie czynimy tak ciężkich grzechów, jak te opisane, które są, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Tak. Dla mnie osobiście tak. Bo tak mówi Słowo Boże. Powinniśmy, ponieważ codziennie popełniamy większe lub mniejsze grzechy. A poczucie skruchy nie powinno być nam obce, ponieważ wciąż powtarzamy te same błędy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w ciele. Powinniśmy codziennie w pokornej modlitwie przepraszać, rozumiejąc, co w naszym życiu czynimy wbrew woli Bożej. Jak zawsze wskazówką do zrozumienia naszych błędów jest oczywiście Słowo Boże, które pomaga nam w ich rozpoznawaniu. Gdzie to jest zapisane? Ano jest zapisane w Słowie Bożym. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Wersety 16 i 17. Cudowne Słowo Boże. Czytamy. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Więc nie czuj się sam sprawiedliwy, bo to jest grzech. Grzeszysz, jak mówi proroctwo. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tylko Bóg może wyznaczyć, że ktoś jest sprawiedliwy przez swoje Słowo Boże. I ostatecznie na sądzie się okaże, czy byłeś sprawiedliwy. Jedyną drogą do Ojca Niebieskiego jest nasz Pan, Jeszua HaMashiach. Jeszua Mesjasz, cudowny Emanuel. Jest on naszym orędownikiem, który rozumie nasze słabe strony. Jest w stanie zawsze pomóc nam się podnieść. Jeśli tylko przyjmiemy w pokorze to, co Bóg chce nam ofiarować. Jeśli tylko przyznamy się również w pokorze do naszych grzechów. I nie będziemy szukać usprawiedliwienia naszego postępowania. I ten stan skuszonego w modlitwie serca wyraża przypowieść naszego Pana, tak naprawdę o faryzeuszu i celniku. Jeśli jeszcze dotrwałeś do tego miejsca i chcesz wysłuchać do końca, bo kończymy już, otwórz sobie Łukasza 18. Ewangelia Łukasza, rozdział 18, wersety 9-13. Czytamy i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też ten jako to celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu i daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik? Stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. Ludzie mają różny bagaż doświadczeń życiowych. Są tacy, u których na skutek popełnionych grzechów w sercu może się rodzić uczucie niechęci do samego siebie. Różnie pochodzimy tak z tak różnych środowisk. Pochodzimy jako ludzie z różnego rodzaju doświadczeń życiowych, które przeszliśmy. Również przechodzimy w dalszym ciągu. Każdy człowiek ma też również inne życie. Na innym podłożu żyje. Jest również atakowany w różny sposób. A co jest ważne, każdy ma też jakieś obciążenie z dziedzictwa. W historii Kościoła
Znamy wielu mężów Bożych i kobiet Bożych, które były wyciągnięte przez Boga z miejsc bardzo, bardzo trudnych, z patologicznych rodzin, a Bóg używał ich jako proroków, jako nauczycieli, jako ewangelistów, apostołów, w taki sposób, jak Duch Święty chciał, bo Duch wieje tak, jak On chce. I kiedy chce. A Ty Ducha Świętego nie gaś. Ale jednak ludzie z takimi różnymi doświadczeniami trafiają przed Boży tron. Postawa Twojego serca jest postawą, której możesz coś odebrać od Boga lub też to zatrzymać. A człowiekowi, który jest w różnym miejscu swojego życia, może się wtedy wydawać, że albo dotknął już dna i nikt ani nic nie jest w stanie mu pomóc, albo w skruszonym sercu usłyszeć głos Boży, który mówi: nie martw się, jestem przy Tobie. Słowo Boże uczy nas, że Bóg nas naprawdę jest naszym lekarzem. I poprzez przykłady mówi nam, że jeśli w człowieku pojawi się uczucie żalu za niewłaściwe życie i chęć zbliżenia się do naszego Pana Boga, to On zawsze gotów jest uleczyć Twoje serce. Bo Bóg mówi: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, aby ogłosił jeńcom wyzwolenia, ślepym przejrzenie. To jest taki werset w służbie uwalniania, bardzo popularny. Bóg mi go objawił na samym początku, ale tu jest dużo głębiej. Ja chwyciłem tylko tak naprawdę jakiś wierzchołek tego. Teraz Bóg mnie uczy czegoś zupełnie większego. Nasz Pan przyszedł w tym celu, Jeszua Mesjasz, na ziemię, aby uzdrawiać nie tylko cielesne choroby, lecz również, aby głównie, to jest moje wrażenie, w Duchu Świętym opatrzyć serca tych, których są skruszone te serca. Dlaczego? Dlatego, że jest napisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od wersetu 36 taka historia. I zaprosił go pewien faryzeusz, mówiąc już oczywiście o Chrystusie, aby z nim jadł. Wszedłszy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. I na to Jeszua rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli już czego oddać, obydwu darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon, odpowiadając, rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on na to rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do Twojego domu, nie dałeś mi wody dla moich nóg. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, a ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje.
Łzy kobiety świadczą o tym, że świadoma była, jak ciężkie grzechy popełniła w swoim życiu. Jak trudno było jej z tym żyć. Nasz Pan, Jeszua Mesjasz, o nic nie zapytał, ale wyczytał to w jej sercu. Ogromny żal, pokutę i przyznanie się do winy. Ona potrzebowała po prostu pomocy. Nasz Zbawiciel był jedynym jej ratunkiem. To jest piękna historia, ale zarazem lekcja dla nas, która w naszych sercach powinna wzbudzić uczucie wdzięczności do Ojca Niebieskiego i Zbawiciela, mówiąca o tym, że oni nigdy, że oni, mówię dokładnie oni, ponieważ Ojciec i Syn są jedno, nigdy nie odrzucają żadnego serca, które w pokorze prosi o przebaczenie. Dlatego dziękujmy Bogu naszemu Ojcu za wielki dar naszego Zbawiciela Jeszuły Mesjasza, który nadchodzi powtórnie, aby sądzić żywych i umarłych, i poprzez którego mamy możliwość w pokornej modlitwie prosić o odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Słowo Boże mówi: dzieci moje, ja wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto grzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jeszuę Hamaszijach, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 1-2. Na sam koniec pragnę was zachęcić do tego, byśmy wchodząc w to, co Bóg chce nam przekazać, szczególnie w tamtym tygodniu przez Ducha Świętego bardzo mocno Bóg to zaznaczał. Ale możemy stanąć tak jak ci, którzy krytykują poruszenie Ducha Świętego w Kentucky, którzy przychodzą z duchem religii, duchem faryzejskim, Sanhedrynu i oceniają, i gaszą, próbują zgasić Ducha Świętego. Ale możemy także przyjąć to, co Bóg chce dać nam nowe. Tego, co Bóg chce dać, niestety w pewien sposób ciężko nam nieraz przyjąć. Bo blokuje nas własne ego, nasza mądrość. Na koniec, Ewangelia Marka, rozdział 2, werset 21-22. Nikt, powiada nasz Pan Jeszua Hamaszijach, nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura jest powiększona. I nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, porównuje nasz Pan Jeszua. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki, samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. Nasz Pan przez proroków mówił, oznajmiał, że przed Jego przyjściem powtórnym, aby sądzić cały świat, będzie wylany Duch Święty i będzie takie ostatnie tchnienie, aby wszystkich synów i córki marnotrawne przyprowadzić do domu Ojca. Przez Jeszuę Mesjasza. Nie przez żaden inny sposób, ale przez Jeszuę Mesjasza w pokorze i uniżeniu, uznając swój grzech. To, że Duch Święty jest gdzieś wylewany, to nie jest jakaś nowość. Natomiast objawem działania i owocami Ducha Świętego jest to, że lud odwraca się, po pokucie lud odwraca się od grzechu i pragnie i chce czynić coś, co jest może wbrew tradycji,
Może wbrew zasadom ludzkich, które są stworzone tu na Ziemi, dla których osób, takich osób jest najważniejsze pójść ostatecznie do Ojca, do nieba i być i panować z Jeszuą Mesjaszem. Amen.